Witaj, miło cię znów widzieć. I jak znajdujesz frakcję Skellige? Przypadła ci do gustu? Bardzo dobra frakcja. Zagram nią z przyjemnością. Miło mi to słyszeć. No dobra. Może opowiesz mi wcześniej o zasadach? Najpierw przedstawię uczestników. Są nimi znakomici gracze z całego świata. Hamal Ogndangbal, kupiec ofirski. Eryk van Wrok, patrycjusz z Nowigradu oraz przedstawiciel Skellige. Nie jestem przedstawicielem, tylko przedstawicielką. Nie widać? Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Oto Agneta Skold i jej wyspiarski temperament, który mój brat porównałby do gejzera. Zasady są proste. Każdy z graczy ma przypisaną frakcję, której nie zmienia aż do końca. Przegrany zawsze odpada z gry. Najlepszy z zawodników spotka się w półfinale ze zwycięzcą poprzedniej edycji turnieju. Jego ekscelencją, ambasadorem cesarstwa Nilfgaardu, panem von Hinem. A na zwycięzcę tej rozgrywki w finale będę czekał ja, we własnej osobie. Ręce precz od gwinta! Żadnych nowych frakcji! Przed budynkiem zebrało się całkiem sporo niezadowolonych. Ręce precz od gwinta! Nie chcemy nowej frakcji! Monety, pludraku! Wara od tradycyjnych wartości! Nie wszystkim podobają się moje zmiany. Tradycjonaliści mają do mnie żal za moje próby włączenia Skellige do kanonu, ale nie zaprzątajmy sobie nimi głowy. Można wiedzieć, kto będzie grał jaką frakcją? Nie jest to żadną tajemnicą. Eryk van Wrok zagra Królestwami Północy. Jego ekscelencja, w patriotycznym geście, zdecydował się na Nilfgaard. Hamal Ogndangbal zagra frakcją potworów, a Agneta Skold wybrała Skojad. Ja oczywiście czekam na finalistę Stalią Skellige. Jestem zdecydowany dowieść jej wartości. Jeśli nikt nie ma nic przeciwko, możemy zaczynać. Zapraszam na taras. Niebawem Herold ogłosi rozpoczęcie turnieju. Zaczynamy turniej. W pierwszej rundzie Agneta Skold zagra przeciw Erykowi van Wrogowi, a Geralt z Rivi przeciw Hamalowi Ogndangbalowi. Chodźmy do stolika. Życzysz sobie podbić stawkę? Co masz na myśli? Jestem kolekcjonerem broni i interesuje mnie twój srebrny miecz. Jeżeli wygram, wezmę go, a jeśli przegram, dam ci swój. Równie cenny. Niech i tak będzie. Zaczynajmy. O fuck, nie możemy przegrać. Arcymistrzowski miecz srebrny mamy. Nie ma takiej opcji, tyle na niego wydałem. Ilu tych? Co jest? Dobra. Jakbyśmy to chcieli ugrać, co? Podpuśćmy go. Martwię się, że jest za ciężkim przeciwnikiem dla mnie. Kejrana wystawiasz. No ja nie będę mieć okazji, bo to dopiero w trzeciej rundzie, więc dawaj Myszowora. Żeby wygrać kartami Skellige, muszą mi dobrze karty podropić. To jest problematyczne, bo teraz mam złe karty, w sensie nie mam żadnych buffów. I ja nie wiem, czy dam radę tak bez buffów grać. Dajmy tak. Krabopająk. Okej, to w słabej wersji widzę, masz tego pająka. Doskoczmy do niego.
Pasowałeś. Okej. Ja również pasuję i teraz mam dwie rundy za sobą. Dobra. Okej, i teraz cię ogrywamy, ale to za chwilę w sumie. Na razie wyrzućmy po kolei. O kurno, on nas ograł. Tu mamy problem. Oj, będzie ciężko. Ja nie mam tylu kart, co on. Oj, chyba przegraliśmy przez ten jeden walony sztorm. No, on sobie dowali rękami. Dziękuję za grę. A ja gratuluję wygranej. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby grać z tobą o ten miecz. Widać, Bóg przestał nade mną czuwać. Proszę, niech ci dobrze służy. Nie przegrałbym z tobą, gdybyś grała uczciwie. Tam, skąd pochodzę, nie puszcza się płazem takich obelg. Jeszcze raz zarzucisz mi oszustwo, to urżnę ci język. Dosyć tego! Ręce przy sobie! Pamiętajcie państwo, gwint to sport dżentelmenów. Od uczestników turnieju wymagamy nienagannych manier i nie tolerujemy awantur. Dlatego z przykrością zawiadamiam, iż decyzją hrabiego Moniera zawodnicy z Nowigradu i ze Skellige zostają zdyskwalifikowani. Po pierwsze, nie jestem zawodnikiem, tylko zawodniczką. A po drugie, nie obchodzi mnie turniej, w którym byle przybłęda może mi zarzucić oszustwo. Nie pozostaje mi nic innego, jak zawiadomić państwa, iż po pierwszej rundzie Agneta Skold i Erik van Vrock zostali zdyskwalifikowani, a Geralt z Rivii pokonał Hamala Ogn Dankbala z Ofiru. W finale Geralt zmierzy się z obrońcą tytułu, jego ekscelencją von Hinnen. Jestem zaszczycony. Dobra, generalnie moi drodzy, nie miałem jak powiedzieć, ale stworzyłem pewną taktykę. Wypieprzyłem wszystkie karty, które mi niewiele dają i zostawiłem sobie te najważniejsze, które mają buffy, które są złote i dużo dają i generalnie dzięki temu wygraliśmy z potworami. Może będzie tak samo z Nilfgaardem, nie wiem akurat, bo tutaj może się nam przydać bardziej sztorm z tym Nilfgaardem, ale zobaczymy.
Ty buffujesz. Oj. Okej, okay, lepiej, lepiej. A tu? Dobrze jest, jest dobrze. Mamy szpiega nawet darmowego, wezmę. Teraz tak, jak chcemy zagrać? Chcemy go już wrzucić? Dobra, dawaj. Najwyżej pożałujemy decyzji. Niekoniecznie, jest okej. Okej, on rzuci nam tego szpiega znowu. Zagrajmy ostro. Cyk. Żeby nie miał pożogi tylko. Dobrze, nie ma. No, jeszcze, zobaczymy czy teraz nie dostanie. No i skoro my mamy Szowora, to wrzućmy sobie tak po prostu. Byle gdzie. Spasowałeś, okej. Dzięki. I teraz tak to zrobimy. Najpierw tego pana. Teraz my Szowora. Mam wrażenie, że mamy nad nim przewagę, tylko że on ma 4 karty. To jest trochę problematyczne. Dobra, i dawaj misia naszego, Olafa. Kurna, pożogę miał jednak, no. Nie, nie ciebie chciałem, tylko chciałem zagrać mróz. Dobra. Okej. Okay. I teraz musimy spasować się, kurczę, no. Okej, okay, jasne. Wasza Ekscelencjo, raz pan. To była dla mnie przyjemność. Przyjemność odwzajemniona. Gratuluję, Wiedźmin. Dosyć profanowania gwinta! Precz z nowymi frakcjami! Precz z nowymi frakcjami! Zdaje się, że mamy kłopoty. Wymacha stąd, ale już! Dupy w troki i hajda na Skellige wpierdalać zupę z foki! Proszę o zachowanie spokoju i poskromienie języka. Pies ci mordę lizał, Monier! Ręce precz od gwinta! Może zamiast drzeć gęby i wygrażać, powiecie, o co wam chodzi? Mówiliśmy już i to nie jeden raz, ale nikt nas nie słuchał. Ja wysłucham. Gwint to stara gra. Jej zasady zostały stworzone przed wiekami. Właśnie, powstały wedle porządku natury. Frakcje powinny być 4. To jest optymalna liczba. Nie zgadzamy się na wprowadzanie nowych frakcji. Absolutnie. To opluwanie tradycji. Ręce precz od gwinta. Dosyć tego. Nie przyszliśmy gawędzić, tylko spuścić w pierdol w obronie tradycyjnych wartości. Dalej, chłopcy! Boże święty. Na miecze? Ej,
czemu nie mogę używać? Ardu. Napieprzam się z krasnoludkami. Szkoda, że jest to niesprawiedliwe. A tam się inni napieprzają. Czemu ja krasnoludkami się zajmuję? Ochłonęliście trochę. Kurwa. Widzę potrójnie. A może nawet poczwórnie. Dosyć tego. Wzywam gwardzistów. Spokojnie. Nieważne, jak długo będziecie protestować i ile awantur wywołacie, i tak nie zatrzymacie zmian. Jeśli nie podobają wam się nowe zasady, to grajcie po swojemu, ale nie zabraniajcie bawić się innym tak, jak lubią. Weź nie pierdol! Jak powiada mój przyjaciel Zoltan Chivay, jeśli jedna osoba mówi, że pierdolisz, to może się mylić. Ale jeśli kilka osób mówi, że pierdolisz, to znaczy, że pierdolisz. To co? Ktoś jeszcze uważa, że nie mam racji? Zoltan Chivay? Co u niego słychać? Kopę lat go nie widział. Ostatnio widziałem się z nim w Nowigradzie. Chętnie rozwinę temat przy potencji czegoś mocniejszego. Uwaga wszyscy! Zmiana planów wycieczki! Idziemy teraz na wódkę ze znajomym Zoltana! Panie i panowie, zaczekajcie. Przecież przed nami runda finałowa. Jaka kurwa finałowa? Ja, jak i Rafi Berg, niniejszym zgłaszam akces do turnieju i domagam się gry ze zwycięzcą. Raz na zawsze rozstrzygniemy, czy Skellige jest coś warte. Zgoda, ale proszę o cierpliwość. Najpierw rozegramy finał wstępny. W finale wstępnym zagrają Hrabia Monie, reprezentujący frakcję Skellige, przeciwko Geraltowi z Rivii, również stali o Skellige. Spełnia się marzenie mojego brata. Skellige w finale i to u obu graczy. Życzę powodzenia. Thank you.
Gratuluję. Wygrał lepszy, na dodatek grając najlepszą frakcją. Dziękuję za grę. Chuja tam, wygrał Skellige. Ale spokojnie, turniej się jeszcze nie skończył. Teraz moja kolej. Tak jak się umawialiśmy, niech nasz spór rozstrzygnie się tu i teraz. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcie. Geralt z Rivii, grający frakcją Skellige, zmierzy się z jakim Rafibergiem, grającym... frakcją Skojatel. A zatem niech wygra lepszy. Dobra, możemy, myślę, spasować, bo teraz on musi mnie przebić fullem, nie ma żadnych kart, a ja dostaję z pasywnej umiejętności Skellige. Została mi... o właśnie, jeszcze Cyrilla, więc nie ma szans. Wygraliśmy. Boże, udało się ten turniej wygrać, cholerny. Dzięki. Chodźcie, chłopcy! Idziemy się najebać! Wykluczone! To ja zapraszam wszystkich. Premiera nowej frakcji to powód do hucznego świętowania. A jeżeli ktoś ma ochotę na towarzyskie partyjki Gwinta, to nie widzę przeszkód. Dziękuję za wszystko, Wiedźmie. Nie ma za co. Dobrze się bawiłem. Okazałeś się prawdziwym mistrzem gwinta. Oto nagroda główna. Zasłużyłeś. Wielkie dzięki, prawie. Jeszcze raz dziękuję, że zechciałeś wziąć udział w tym turnieju. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Kto wie. Bywa.